A oto jej kolejny odcinek Laura Hobby w Weterynarz Zoo. Tym razem zajmiemy się tygrysem i żółwiem. Żółwika zostawimy sobie na koniec, a ja rozpocznę od tygrysa, który utyka na tylną, a raczej utyka na jedną łapę. O. No to do roboty! Po co ten pośpiech? Ta milutka kotka wygląda zupełnie dobrze. Zaczęła utykać, a poza tym Maja to nie kotka, tylko żarłoczna tygrysica. No dobra, nie możemy pozwolić, żeby tygrysica lub jej niecierpliwy opiekun za długo czekali. Na świecie żyje jedynie 400-500 tygrysów sumatrzańskich. To wprost przerażające. A tutaj nawet nie napisali, że to jest gatunek zagrożony wyginięciem, bo chyba jest. Dobra. Czy ostatnio widziałeś, żeby skakała albo urządzała sobie niebezpieczne zabawy? Nie. Od jakiegoś czasu jest bardzo spokojna. Nie sądzę, żeby zraniła się podczas zabawy. A jak tam jej apetyt? To po prostu żarłok. W tym tygodniu zjadła wszystkie posiłki. No, to chyba normalnie, skoro zjadła, tak? A kiedy zauważyłeś, że utyka? Już od tygodnia kuleje na lewą tylną nogę. A dzisiaj rano problem się nasilił. Aha, problem się nasilił. No to tutaj mamy gotowe. Zobaczmy głowę. Dzięki Bogu! Teraz Maja nie jest już taka groźna. Okej. No, widzę, że problem jest na pewno w tylnej nodze. Po czym mogę poznać? Nic dziwnego, że utyka. No, tak, lewa tylna stopa jest spuchnięta, a na spodzie jest rana. Lewica ma problem z palcem lewej tylnej stopy, no to co? To co lubimy? Prześwietlenie. Teraz widzimy to, czego nie widać, choć brzmi to trochę niedorzecznie. Tak, zastanawiam się w sumie, co to jest to, ale bladego pojęcia nie mam. Oczywiście mi to zdjęcie nic nie mówi, bo się kompletnie nie znam. Tygrysy sumatrzańskie to najmniejsze z wszystkich podgatunków tygrysa. Ważą jedynie około 100 kg. Tak, bo się kompletnie nie znam na zdjęciach rentgenowskich ani na zwierzętach. I dziękuję, Andrzeju, że mi przerwałeś. Okej. Okay. Tylne łapy i stop. Kości łapy i stopy wyglądają normalnie. Pazur nie wrósł jeszcze w kość stopy, więc nie doszło do zakażenia kości. No nic, zbadajmy to ręką. To mi się bardzo nie podoba. Pazur penetruje otwartą ranę. Niedobrze, no to trzeba byłoby go ściąć tutaj obcinaczem. Raz, dwa, trzy. No powiedziała i dopiero się zrobiło. Tak, to jest zrobione i trzeba szczypcami go wyjąć. To już nie będzie potrzebne. Maja, czy jak tej tygrysicy było, oczywiście warczy i charczy, a niby jest ośpiona tutaj. Dobra, oczyśćmy tą ranę tym wacikiem. To nam częściowo załatwia problem. No tak myślę, że częściowo to załatwia problem. I co to było jeszcze do zrobienia? Maść z lekiem, aha. I antybiotyki jej podać trzeba. Tak, oczywiście trzeba maścią najechać, a nie tym Andrzej uwielbia piłkę nożną i pewnie dlatego przepada za zwierzętami, które lubią rywalizację. Aha, to wiele wyjaśnia. Dobra, na ranę. Znowu czas podjąć decyzję. Nie była taka trudna. Antybiotyki można podawać na wiele sposobów. Jeszcze może strzykawka? Nie. Tak, strzykawka z lekiem, ale to przednia noga. I antybiotyk też dostaniesz. Co powinniśmy jej zaaplikować? Transfuzję krwi strzykawką? Z lekiem? Zakażenie się jeszcze nie wdało. I niech tak już zostanie. Dobra, to mogę chyba zakończyć wizytę i powiedzieć, że to było wrośnięty pazur. Teraz nasza groźna tygrysica znowu może wrócić do stada. Teraz, na starość, chyba już nie jest taka groźna. Ale i tak milutka. Ona wcale nie jest... No dobra, może i jest odrobinę milutka. Mai urosły zbyt długie pazury, a jeden z nich wrósł w poduszkę łapy. Starsze koty niekiedy zaniedbują drapanie pni drzew, które pozwala im utrzymać odpowiednią długość pazurów. Gdyby Andrzej nie zauważył problemu, pazur mógłby wrosnąć na tyle, że zetknąłby się z kością, co doprowadziłoby do poważnego zakażenia.
Po przycięciu pazurów Maja powinna za kilka dni przestać utykać. No, gdyby Andrzej zauważył to wcześniej, to może by w ogóle problemu nie było. Dalej. Widzę, że jeśli chodzi o diagnozę, zgadzamy się ze sobą w 100%. Dokładnie, panie Podswiński. Doskonale udało ci się zdobyć historię pacjenta. Twoje wysiłki zmierzające do wyleczenia tego zwierzęcia zasługują na uznanie. Jeszcze jakaś strzykawka z lekiem? No nic, dobra, gotowe. I teraz gwóźdź programu, czyli żółwik. Tak, tutaj żółwik, który ma największy problem, jakiego mogą uświadczyć zwierzęta, czyli luźny stolec. Leczymy. Sprowadziłam was, bo Bolko nie czuje się najlepiej. Po pierwsze, ostatnio zachowuje się trochę sennie. A po czym to poznałaś? O nie, porusza się tylko z szybkością 1 km/h. Powiedziałam, że to po pierwsze. Poza tym oddaje rzadkie stolce i nie za bardzo chce jeść. Tak, to już powód do zmartwienia. Czyli co? Do dzieła, doktorze! Tak, dobra. Dobrze, że reagujesz szybciej niż Bolko, bo inaczej spędzilibyśmy tu cały dzień. Mhm, super. Czy ostatnio zmieniono mu dietę? Dietetyk wprowadził pewne modyfikacje, ale to było 4 miesiące temu. Aha, a jak się czują inne żółwie? Dobrze, wszystkie pozostałe mają dobry apetyt i zachowują się normalnie. A kiedy po raz pierwszy zauważyłaś problem, Regino? Wczoraj stracił trochę apetyt, ale zaniepokoił mnie luźny stolec, który dzisiaj oddał. No i ona chociaż dobrze zareagowała i szybko, tak? Nie to co Andrzej. Wygląda na smutnego. O, głowa zwisa w dół, skóra wygląda na suchą, a oczy są zapadnięte. Sucha skóra, zapadnięte oczy, spuszczona głowa mogą być oznakami choroby oraz odwodnienia. No to musimy badać dalej. Zważymy go. Nie każdy lubi tracić na wadze. Znowu waga wskazuje na chorobę albo odwodnienie. No, 12,72, czyli taki standard w tej grze, to jest chyba, no nie wiem, nie ma podanych danych, więc powiem, że to jest w normie. Okej, dobra, to chyba była norma. Myślę, że Regina tak bardzo lubi żółwie, bo sama przez cały czas wszędzie się śpieszy. No, na pewno. Dobra, to profilaktycznie trzepniemy mu rentgen. Tutaj wszystko w porządku. Żadnych anomalii żołądku. No, bez problemu tutaj jest. Krawkę ci weźmiemy do analizy żółwiku. Mamy kolejne wskazówki, ale rozwiązania wciąż nie widać. I analizy wskazują na łagodną anemię i niski poziom białka. Do anemii dochodzi w przypadku urazu lub pogorszenia stanu zdrowia, w tym także odwodnienia. Czyli dalej mogą być pasożyty albo inna choroba. No to w związku z tym trzeba zrobić analizę wiadomo czego. Dzięki Bogu, że ktoś wynalazł rękawiczki. Przez szkło powiększające widać robaki przypominające nitki makaronu. Czyli mamy pasożyty. Aha. Niestety ich obecność może być przyczyną poważnego pogorszenia stanu zdrowia. No i jeszcze moczuś sprawdzimy. Dokładność się opłaca. Ojej. Gorzej już chyba być nie może, no nie? Do dupy, do dupy. 2 razy nacisnąłem. No i mi odjęło punkty. Nazwa Galapagos oznacza siodła. Pochodzi od zamieszkujących ten archipelag żółwi, takich jak Bolko, których skorupa przypomina siodło. Mocz silnie skondensowany, no to mamy odwodnienie też, więc trzeba mu płyny dożylne podać. A teraz wstrzykniemy trochę płynów. Jakiś lek na robaki dostaniesz, Bolko. Co powinniśmy jej zaaplikować? Pozbędziemy się tych ohydnych robaków. Nie wiem, co jeszcze? A, oftalmoskop na oczach pacjenta z jakiegoś dziwnego powodu. Zobaczmy, co z oczami. Aha. I zapadnięcie jest odwodnienie, aha.
No dobra, no to co, dostałeś leki, no to można kończyć i powiem, że to były robaki, kochana Bolko. No to udało ci się złapać te robaki. To znaczy wykryć robaki na tyle wcześnie, to znaczy... Rozumiem i dziękuję, ale na tym polega moja praca. To doktorowi należą się pochwały. Dobrze, że nie działasz tak wolno jak Bolko. Gdybyś zareagowała trochę później, musielibyśmy leczyć całe stado. Bolko miał pasożyty, co jest przypadłością występującą u wszystkich zwierząt dość często. Bez leczenia mogłoby się to zakończyć tragicznie, bo pasożyty wykradają swoim nosicielom składniki odżywcze. Opiekunowie muszą bardzo uważać podczas usuwania odchodów zwierząt, bo pasożyty mogą się też przenosić na ludzi. Przeprowadzane 2 razy w roku badania pomagają wykryć robaki jeszcze przed wystąpieniem objawów choroby. Najczęściej problem można rozwiązać, stosując leki odrobaczające. Na szczęście udało nam się wykryć przypadek Bolka, zanim pasożyty przeniosły się na inne zwierzęta. Okej, dalej. Widzę, że jeśli chodzi o diagnozę, zgadzamy się ze sobą w 100%. Zdobywając historię pacjenta, udało ci się poruszyć wszystkie ważne kwestie. Zastosowane przez ciebie leczenie było całkiem niezłe. Tak, dobra procedura, analiza moczu, brzuch. Błędne procedury, analiza moczu, brzuch. Aha, super, gotowe. Aha, kolejna szansa na awans i kolejne pytania quizowe. Jadymy. Czy pasożyty mogą przyczynić się do śmierci nosiciela, gdyż... przejmują kontrolę nad jego umysłem, mogą ponownie zwierzę siłą, powodują raka, no wykradają składniki odżywcze. Dalej. Pasożyt, który wywołuje zapalenie mózgu i rdzenia, przenoszony jest przez... O kurde, jednorożce na pewno. To chyba były oposy. No ten dźwięk był chyba najgorszy z tych wszystkich. Antybiotyki, które aplikuje się do układu, są podawane zastrzyku przez odbyt doustnie. Albo w zastrzyku, albo wszystkie wymienione. Dam zastrzyk. Kły słonia zbudowane są z betonu, kości słoniowej. No przecież to, powiedzmy, są dwie poprawne odpowiedzi chyba. Proces obu umierania żywej tkanki nazywany jest nekrozą chyba. Jeśli w organizmie zwierzęcia brakuje wapnia, jego kości są miękkie. Znowu ten tragiczny dźwięk. Otrzymuje tytuł stażysty weterynarii i to napis koniec gry. Nie uszło naszej uwadze, że dobro pacjentów zawsze było dla ciebie najważniejsze. Ponieważ zwierzęta same tego nie zrobią, w ich imieniu wręczam ci nagrodę dla dobroczyńcy zwierząt. O, z Janem Pucwińskim zdjęcie zebry jeszcze na kalendarzu. To jest to? Pracuję miesiąca znowu, gotowe. Nie wiem, co tam mi dały i gdzie to jest. O, tu coś jest. Dobroczyńca zwierząt. Super. Tak, jeszcze to zdjęcie rodziny jego. Chyba jego rodziny. Jedyne takie realistyczne. No i zobaczmy, jakie przypadki nam staną jeszcze do zrobienia. I co my tu mamy? Mamy tutaj goryla. Czyli drugi raz goryl. Teraz nie może przeżuwać. A to nie był goryl? Nie, to był szympans. Niedźwiedź polarny, który kuleje. Wydra, która ma dziwne rany na ogonie. Wymiotujący lew. Zebra znowu, która ma problemy z jedzeniem. I panda, która ma biegunkę. Czyli widzę, że jednak te przypadki się mogą powtarzać, bo myślałem, że po prostu nam dadzą teraz te zwierzęta, których nie było wcześniej. No nic, to dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że nie było tak dziwnie jak w ostatnich. No i do usłyszenia w kolejnym. Na razie, cześć.